Ale przejdźmy do najważniejszego. W końcu jest to najszybszy, produkowany seryjnie diesel świata. V12 6.0, całkowicie zakute od góry do dołu, po korby. Wszystko jest zakute. A dlaczego? Bo gdy robili testy na 6-litrówce, która nie była zakuta, to korba lubiła sobie wyjść bokiem. Gdy kupowaliśmy taki samochód, którego wartość wynosiła, uwaga, 900 tysięcy brutto, akurat aktualnie tego egzemplarza, a aktualny chipset, jaki jest tutaj założony, to 700 koni i grubo, grubo ponad 1000 momentu obrotowego. Za każdym razem, gdy odpalasz furę, ona cię wita. Welcome. Samochód jest tak wielki, że posiada czujnik martwego pola. Powiedzmy, że mamy do załadowania pół tony ziemniaków, bo samochód do załadunku nam się opuszcza. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. 60, 80, 100!